Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a z nami jest Joszelka, Ren i Bird. Hello! Hejka! Dzień dobry. Dzisiaj tuningujemy najfajniejszą furę, jaką dodali w GTA Online najnowszym DLC. Ta. Trudno się tak z tobą nie zgodzić. Najnowsze. Najlepsze auto, najszybsze, no, najnowsze. Napiszcie coś w komentarzach, najfajniejsza fura ze wszystkich przecież. Tak. O co wam chodzi? Zgadzam się. Słuchajcie, tuningujemy, każdy tuninguje po swojemu, spotykamy się i zobaczymy, kto zrobił lepiej. Wy będziecie oceniać. Dobrze. W komentarzach. Pancerz na 120 dobra, milionów procent. Tak, jakie są opcje? To jest furgonetka. Ile macie opcji w ogóle? Jaka furgonetka? Bo ja mam to jest furgonetka. 13 tak opcji tuningowych. To jest camper. No to jest camper. To jest furgonetka. Ale dobra, zobaczymy, jak furgonetkowy camper. To jeździ bardzo, bardzo powoli. Więc zobaczymy. Dlatego go trochę ulepszamy. Tak jest. Trochę go ulepszamy. Trochę bardzo. Nawet, ale... Okej. Okay, źle dali tym ten jest. To źle dali. Źle. Zobaczcie sobie na jego tylną tablicę, jak zmieniacie, to się jak rozlewają. To już daleko poleciałeś. Zero jest takie ten, krzywe. Cóż, zdarza się. Wrong, UV, unwrap. Ja zerkam na oznaczenia teraz. O, ja mam jedno zablokowane, muszę jakąś misję ukończyć. Tak. Tej pierwszą misję nawet muszę ukończyć chyba nawet. No, tak. Ale fajne są niektóre. Znaczy na razie jedno widziałem fajne. Powiem tak, nie jest źle. Powiem tak. Nie jest aż tak źle, jakbym się mógł spodziewać. No mam kolorowy samochodzik, co wy chcecie? Tak jest. Dobra. Skamper. A faktycznie, literka Paweł się tak wykrzywiła. Literka. Śmiesznie, bardzo śmieszne. Tylko literka? No tylko literka P. A i tam w sumie ten... A, dobra, okej. Okay. Dobra, okej, okay. Widzę, że tutaj trochę więcej się wykrzywiło. Dobra, lakierowanie to za chwilę, skrzynia biegów, oczywiście turbo ekstra, super wypasiona. Wiecie co? Ja zrobię to. Najlepsza. Turbo koła. To robisz, nie rób! Będzie idealnie. Co my tu mamy? Idealnie pasować będzie do tego, totalnie. Nie wiem, proszę pani, trudno mi się z tym zgodzić no to i teraz pogodzić. Nie, tego nie chcę, to jest taki nie. Czemu? Trudny wybór. Taki, że nie? Tak, ja bym... Tak, dobra, dokładnie. Weźmy to. Wy to jesteście. Kolor, no tu nic nie można zmieniać praktycznie. No, no właśnie... Dlatego trzeba pobudzić dawkę wyobraźni. No właśnie, musisz sobie pobudzić dawkę wyobraźni i będzie dobrze. Ja już tutaj 15 spoilerów założyłem. 15 spoilerów, faktycznie tutaj nie ma opcji tuningowych w ogóle, nie? Co oni zrobili? Dodali jakieś coś? Ale wiesz co, jakby to można było w środku na przykład tuningować jeszcze, to byłoby super, na przykład wiesz, w środku na przykład, nie wiem, tu skóra albo tak dalej, nie? A do środka i tak nie wejdziesz. A do środka, znaczy tam można wejść niby, tam 6 osób niby się mieści. Jakimś cudem, nie wiem w jaki sposób. Bo widzę tylko raz, dwa, a nie, dobra, są jeszcze siedzenia tutaj z tyłu. Faktycznie, 2, 4, 6, jest okej. Okay. Ja bym zobaczyć, czy mogę to zrobić na biało. Dobra, skończyłem. O, jakieś większe koła. No właśnie, te koła są takie maciupkie, nie? Strasznie. Czuję się, jakbym był tyranozaurem Rexem z tymi małymi rączkami. To jest jakaś totalnie... No ktoś sobie zażartował z nas. To ile tam to kosztuje? Trochę za dużo. No właśnie, czekaj, zaraz zobaczymy, ile to auto kosztuje. To jest cykl, jak umoczyć pieniążki w GTA. 700 tysięcy to kosztowało. Okej, okay, dobra. Ja też było skończyłem sobie tuning. Było warto. Można powiedzieć, to najszybszy tuning ever. No nie? Trochę tak. O, ja się jeszcze próbuję coś wymyślić tutaj. Dobra, ja zrobiłem. Ja też, ale nie. Także tu wychodzę, zerknę tylko sobie na sklep. I przy okazji przeczytajmy może, jak się nazywa, co to w ogóle jest. Opornie, opornie. Czyli tak, to mamy Zirconium Journey 2. Przeczytam opis, tak z ciekawości totalnie. Dobra, niech Journey ci będzie. Nie miał łatwo, a Zirconium naprawdę się starał. Jednak żadne kolorowe reklamy z rodzinami i szczęśliwymi parami podczas miesiąca miodowego nie mogły sprawić, żeby przestano go kojarzyć z handlem na całym świecie. Ziemniakami. Dobra. Przerwało cię tam. Dlatego nie, jakie koła zrobiliście? Wszyscy wiemy, po co tu jesteście. Bezpiecznej podróży. Okej, okay, auto tutaj 592 tysiące jest najtańszym, jednym z najtańszych właściwie fur. Więc cóż. Dobra, gdzie ja się wyjeżdżam. Czekajcie, a gdzie wy jesteście? Ja jestem w agencji. Ja też jestem w agencji, Joszela jest... Nie, spoilerów. No to do agencji Joszela podjedź. Albo podjedziemy zaraz do ciebie, bo... Ja jeszcze robię sobie tutaj. Ja jeszcze coś zmieniam. Taka kotełkowa. Kotełkowa. Mi się podoba.
No ja serio, fajna jest. Zmieniam. Dobra, Ren, wiesz, jak skończyłeś. Jedziemy. Wstydzę się jednak. Dobra, ja już skończyłam. No to ja tam cisnę w kierunku Yoszeli. Yoszela niech cisnę w kierunku naszym. Wygląda to... Zaraz zobaczymy, co to będzie. Ogólnie prowadzi się znacznie lepiej, jest szybszy. Niesamowicie to wygląda, wam powiem. To fajnie jest. A jednak tam na dół pojechałeś. Dobra. Tu skręcam już chyba do Yoszeli. Dzisiaj zostanę dzieckiem światu. Tak? O. To chyba nie tylko ja. Nie, no to jest po prostu kosmos. Yoszela, ty się oddalasz ode mnie teraz. Nieprawda. Chyba, nie? A dobra. Sam się oddalasz ode mnie. Wymijacie. O fuj, Yoszela, co ty zrobiłaś? O fuj, Paweł, co ty zrobiłeś? Co to jest? O fuj, co wy zrobiliście i dlaczego tego jeszcze nie dobra, widzę? Dobra, zaparkujcie tu na poboczu. Ja stwierdziłam, że dobra, trzeba się bawić formą. Berbert zrobił bardzo taki rodzinny formą. Samochód, bardzo realistyczny, powiedział. Idealnie. No nie? No Yoshela zrobiła... Jedziemy w Bieszczady teraz. Czekaj, siadam. Siema! Yoshela, poczekaj chwilę. Przywożę wam miłość. Czy to masz bakłażana spokój. Z tyłu? A nie, dobra, okej. Okay. Myślałem, że to bakłażan. Miłość i spokój ale... dla was. A widziałeś, co Ren zrobił? Dobrze, że zmieniłem oznaczenie, bo miałem to samo co Paweł. Nawet z tym samym kolorem u góry. No bo to fajnie wygląda nawet. A ja tutaj... Dlaczego wpadłeś znaczy na samochód? Dobra, słuchajcie, w komentarzach dajcie znać, czy wam dawkę, się bardziej podoba moje. Dawkę miłości. Moje jest lepsze. Dawkę miłości czy? Od Rena. Przepraszam, o. Bip, bip. Czy Berbertowe, takie właśnie bardzo takie standardowe. Tatusio. O nie, tatusio miłość do tego taki, kierowcy, no. Proszę bardzo. Tutaj. O, ucieka. A to Ren. Ren, dobra, okej, okay, dobra, to jest tutaj miłość dla widzów. Miłości, nie? Mhm. Miłość dla widzów i dla was też. I trochę spokoju też. Albo okay, pokoju. Jeszcze spokoju. To jest taki różowy mega. Mój jest różowy, bardzo wesoły i o to chodzi w takich dobra, słuchajcie, to co? Jedziemy tak. Może tym różowym na naprawdę, co? Berber sugerował się Bentenem. Pięć gwiazdek spróbujemy osiągnąć. Tylko pojedziemy Paweł, jednym. Stoisz mi na drodze, halo. Nie tracę życie. Musisz coś zjeść, przekąsić coś. Nie mam przekąsek. Dobra, wsiadajcie. Wsiadamy. Proszę wsiąść. Też siedzisz z tyłu? Nie, ona... Ja tu siedzę z tyłu, patrzcie, jak zrobili fajnie, wszystkie auta obok fajnie. Siebie i teraz nie można wsiąść. To czekaj, bo jadę do przodu, poczekaj! Możecie normalnie... Parkujecie auto obok mogę pojechać do przodu? Jak tu można w ogóle... Nie, on mnie w ogóle nawet nie słucha. W ogóle drzwi się nawet nie otwierają. Tu nawet nie ma animacji wsiadania. Nie ma animacji wsiadania. Gdzie jedziemy? To są drogie rzeczy. Proszę pana, gdzie jedziemy? Kolego. Prosto. Tak. No też zawrócę. No mówiłem, że prosto. Zaznaczyłem ci, gdzie masz te sklep. To jednak. Masakra, dobra, zabud. Słuchajcie, spróbujmy trochę zarobić, spróbujmy trochę odrobić tych pieniędzy za. Co? Co się śmieje? Ja też będę jeździć na wszystkie napady. Od dzisiaj jeżdżę te napady. Słuchaj, jak będą mieli pół miliona, 600 no ale, tysięcy w tym sklepie. No dlaczego zasłoniłeś tutaj wszystkie okna, Paweł? Co ty mi robisz? A! Okej. Nie dam ci żadnego autografu. Nie na pępku, znaczy co? 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 Co to za ręka na kolano? Czekaj, zobaczmy, jakie będę wysiadał w biegu. Czekaj, zobaczmy, czy jest animacja wypadania. Nie na dym, co? To! Ej, po prostu się wysiadł. Po prostu mnie teleportowało na zewnątrz. No, jak już dodali to za pół miliona, to mogli dodać animację. No, ale... Auto, z powrotem. Teleportacja. Słuchajcie, to jest najtańsza teleportacja. Dobra, wyłaź tam. No nie no, patrz jak się cieszę super. W ogóle, patrz jak się cieszę tam w środku. Właśnie chodzi o to, że właśnie minęłaś sklep. No i wiem, tu jest. O. Niemożliwe. Słuchajcie, to jest po prostu niesamowite, za 600 tysięcy macie auto, które się teleportujecie. Dzień dobry, proszę się rozejść. Podpaliłem. Dobra, miłość dla wszystkich. Dobra, Berber, ty tu pracujesz? Tak. Dobra, dawaj możemy kasę, Berber, na jakieś dawaj zniżki, kasę. Skoro tutaj pracujesz? Szybciutko! Dobra, wsiadamy! Wsiadaj, Berber! Gaz łzawiący. Możesz teleportować, szybciutko! Czemu tu ktoś jest spalony? Unik smoke! Się jak Power Rangers! Gdzie mamy jechać? Trochę ten mega zord taki prosto. Trochę mały. Dobrze, Zordonie! Mini zord. Mini Zordonie? Nie wiem, to musi być inaczej. Tak. Zegarek jest zadzwonić. Dobrze, zegarku. Wtedy mów do zegarka. Dobra, jedźmy do kolejnego sklepu. Rangers, taki też był mój plan, aczkolwiek ja nie wiem, kiedy mam jechać. Use your power system now. Ja wiem gdzie, dobra, proszę. Masz. A, dobra. Nieważne.
Nieważne. O co ci chodzi? On wiedział gdzie. Joshella, Unit, Prepper, Your Megazord. Zniszczenie i tylko nie przyklejcie przypadkiem do naszego. Z mocą join teleportacji. Us, Power Rangers. Ale wyobraźcie sobie, jak w realu tak wyglądało, no nie? Ludzie by po prostu... jakie łatwe parkowanie by było. Nie musisz otwierać najłatwiejsze. Drzwi. Najłatwiejsze. Welcome, drzwi. Power Rangers. Nikomu nie uszkodzi, nikt ci nie uszkodzi samochodu otwierając drzwi. Bo każdy będzie się teleportował do wchodząc. Tak, i to jest piękne, po prostu jaka Rockstar, kochamy cię. Materii. To jest cudowna myśl. Tak. Widzisz, mówiłem, że mój van zadziała i wysiadanie takie właśnie szybkie. Teraz ma z niego... Hop, i wysiadłem. Jak jest syn. Super sprawa. O, tutaj. No. Ej, dlaczego? Jego no. Dobra, szybko bierz pieniążki. Ja tutaj się skitrałam. Ja tylko biorę pożyczkę, bo oddam. Nic nie oddajesz. Oddać to możesz w domu, mamie. Bo oni biją mnie. Proszę, dobra, czekaj, znikamy. Magiczna sztuczka znikania. Szybko, gdzie ty jesteś? Wbijam. Teleport. Magiczna sztuczka, znikamy. O. No ale wsiadaj. Za dużo. Jezu, wow, to siedzę teraz super sprawa. Teraz z przodu siedzę, lo. Ale jednak z tyłu, ej, ale z przodu. Ciekawe, jakbyśmy jechali z taką maksymalną prędkością. Nie wiem, ileś, 200 na godzinę, no 200 może nie pojedziemy, ale tak ze 150. No bo przepychamy tu. I tak nagle wysiadasz, nie? Krępuj się, jedzie. To byłoby super. Siema, siema. Siema, Nero. O, tak, ej, jak tak ustawię kamerę? No robię, w ogóle wy jesteście trochę rozmazani. W ogóle jak ustawiam sobie pisią kamerę i tak nakieruję, to tak jakbym bił u was po twarzy nawet. Albertowi się podoba. Dobra, zostawiam łapkę w górę. Nie, no Paweł, nie chcę patrzeć. Ale chłopiec na tym świecie. Obrzydliwy jest. Co tam robicie? Obrzydliwy. Co tam robicie? Ale... Ma magiczną bransoletę, okay. Zegar na 102. Sam pokazujesz? W lewo. Okej. Okay. Czekaj, bo ja nie widzę. Ja patrzyłam na was! Patrzyłam na was! Czy ona uderzyła, czy ja mu po prostu lag? Chyba uderzyła. Ja pokazuję jej w lewo. Prawo. Ja nie chcę patrzeć, co jej pokazuję. Teraz zdechnę! Gdzie mam jechać? No proszę! Tam gdzie jest sklep. Tutaj, tam. Nie widzę nic. Halo! Prosto, dokładnie. Próbowałaś otworzyć oczy? Dobra, zatankujcie. Ja do mainy wjadę. Się umyć. No Joshelken. Muszę się pochylić, mnie zaraz rozwalą. I czekajcie, dajcie mi tam kupić coś. Wjeżdżam do mainy. Nie no, mogę. Widzę jak wjeżdżasz. Z buta wjeżdżam. Weź, żeś normalnie zmieścił. Dobra, mycie. Ale byłeś zlagowany. Auto mycie. Tutaj otwierałeś sobie w ogóle kasę. Ej, dobra, szybko. Siadajcie, czy... Siadajcie. Ren, wsiadaj. Co? Ren umarł. Dobra, wsiadaj, Bert. Ren, ja zaraz też zdechnę, mam 1% HP. Dobra, szybko odbierz. A ja sam sobie wiem, zrobiłem trochę krzywdę. Chwila. Tutaj. Na łapie, patrz, w przedszkolu tu jestem. No nie, dzwoni do mnie dziwny pan. Proszę mnie zostawić. Dziwny pan, o czym ty mówisz? Dobra. Teraz padnę. Na syje kończy i meon. Gdzie on jest? Szybko, dobra, wsiadaj, Ren, wsiadaj, teleportuj się szybko. Nie dałem rady. No siedź. No, teleport się. Siedziałeś już. Dobrze. Jazda, nie krępuj się. Okay. Czemu wyginasz dobra, sobie tą rękę w inny sposób, Berber? Zamek, no. Jedź na zamek, Joshelka. Gdzie? Na minimapie, ten różowy, fioletowy. Znaczy mi go ktoś? Widzisz go! Będziemy mówić, idź prosto i teraz w lewo, dziękuję. Teraz tu w lewo. Pierona, dokładnie. Ja potrzebuję znaku. Dobra. Kogo? Pokazuję, znaku. Nie potrzebujesz. Lewo. Nie potrzebujesz. Musimy widzę, ja mam dużo zaznaczone, paruwo. Nie, do lewej, tam. Czekaj, ciągle nas ulica przeszła. 360 no bo, Rodeo, spin tony, hołd. Blisko, bez wyzwania. Najgorzej. No. Taka ucieczka. Tak, rozumiem. Widzisz, taka piękna ucieczka. No, rozumiem. Po prostu byliśmy tylko tak bardzo grzeczni. Dobra. I to jest zamek? Gdzie mnie? No to jest mi zamek, się tutaj widzi słoneczny patrol. To jest słoneczny patrol. Czekaj, tu sobie wejdę do środka. Gdzie o, tu jest to przejście? Halo. Nie, nie dotykaj, to jest Ron. Gdzie to? Jak mam wejść na górę? Płynny Ron. Bardzo. Ron wpłynie. No tu jest, dobra, widzę schodki chyba. Poczekajcie. Dobra. Jestem królem! Wyeliminować go! Tak, szybciutko! Jest... Nie! Bert, byłem królem! I po zabawie. Teraz królem jest Berbert.
tylko Merbert. Halo. Ała! Paweł, nie ma RPG-u. To nie ma. Puść, się wchodzę. No, opuściłaś zadanie. Dobra, Joszelka jest chyba. O, jestem królem ja. Nie, ja. Nie? Chodź tu, podejdź. Nie strzelaj z tak daleka, to ci nie liczy zabawa. Dawaj, dobra, czekaj. To ty do mnie nie strzelaj. Dobra, to idę tutaj. Dawaj. Halo, idę być strażnikiem w słonecznym patrolu. Gdzie ty tam do góry poszedłeś? Proszę no, zejść. Nie do mnie, ale nie. Możecie... Zobaczymy Renę i mówię, a nie, wracam, nie? Ja nie wiem, spanikowałem i strzeliłem przypadkiem headshota, dobrze. Jasz, wracaj. Ej, to nie chce wybuchać. Ren? Bronię swojego... Nie, żartowałem. Co? Nie, ty go bronisz? Bronię z... A... M... Nie. Przestań rzucać tym... Tu trzeba... Berden... Rena... A nie, to Berden jest teraz. No. Gubisz no orient, gdy jesteś, nie, gdy jesteś głodny. Nie, ale jestem królem! Nie, możecie mi naskoczyć! Kotełek rządzi! Co ty robisz? Przestań! Nie tak z daleka, nieładnie! Kto tam tak... Nawala. Przestańcie nawalać tak. Ja walę śnieżkami. Zostaw te kartofle. No i to tak, to, no i tak to jest, no po prostu. Jeszcze siebie przy okazji, co spoko. Tak się chcecie bawić, proszę bardzo, nie ma problemu. Będziemy się bawili, zobaczcie. Chodźcie. Kto tam biegnie, halo? Może tu kartofle lecą. Nie no, Paweł, no. Oh, Ronnie. Nie wychodzi? Oh, man. Dobra, idę. Przestań, ale... jestem królem zamku! Nieprawda, nie jesteś! Oh. Wow. Przepraszam. Tyle by dało. A żeby ci się te ziemniaki skończyły. No ale tu, daj mi być królową. Wtedy nie będzie jedzonka. Wypadł! Szybki RPG. Taki jesteś? Co to było? Twój koniec. Co ty zrobiłaś? Ja? Nie, interesuj się. Chwytaj dzień, Bertbercie. Znaczy, chyba karpet jem. A, bazukę. Weź go. Dobra. W końcu jestem, tak. Samo jak ty, dziwne, nie? Dobra, koniec tego. Koniec tego dobrego. No to niszczysz dobrą zabawę. Tak się chodź tu. Proszę bardzo. Kto jest teraz królikiem? Joszelka jest królikiem. Ja byłem królem, a ty jesteś królikiem jakimś. Co to jest? Nie trafiam. Dobra, szybko. Ja trochę trafiłem, Bert, a trochę też i nie. Nie. Tak. Bert? Nie mógł się zdecydować po prostu. No co? Paweł najlepszy. Kamikaze. To było najlepsze. Joszeka, co ty się spinasz po własnym aucie? Tak. Oszukujesz? Bo jestem królem. No się parubo, no i co ty mnie oszukuje? Jestem. Ja, teraz. Tym królikiem. Ten co ja z bazuką. A weź sobie ją zjedz. Wow, no Joszelka, przestań, tak się nie bawimy. Aha, tak się nie bawimy i sam mnie strzela. Bawić się nie umiesz. Aha. Zobacz. Tak się bawimy. Jest już koniec. Serio? Taka jesteś? To? Ale to ja. No wiem. No, aha, i mówisz do niego, taka jesteś? No ja, aha. Nie, król. Aj. Nie, już no serio, no. No co? Niech ci się skończą te rakiety. Błagam. Tylko sobie kupię następne. Nie, nie ma tak łatwo. No. Co się stało, Bert? O patrzcie, nie. Paweł Kotełek w dolnym prawym rogu wygrywa, jest królikiem najdłużej. Znaczy królem. 1-1. No. Nie. Nerw. O, rakiety. Się, ja wchodzę. A ty jestem się król. Posuń. Ła! Ale mnie to zajarało. Noż ty parubo jedna. Nie, czekaj. Dobrze ci tak. Dobrze, Berbe. Nie, płonę. On za długo jest tym królem. To. Czekaj, przestań. Dobra. No chłopie. Przestałem. Yoshi. Ja nie byłem tak? Królem, weź króla miasz. Nie ma co chodzi. Dobrze. Czekaj, Berbe, nie ruszaj się za bardzo. Oh no! Nie, tylko nie! No serio? No serio? Znowu nawzajem? Dobra, zrobimy tak z Joszelką. Albo, czekaj. Oj. O, mam plan na tą rundę. Masz plan na tą rundę? Dokładnie. Fajnie.
No gon się. Gon się, kocie. Na dach. Biorę wóz strażacki, to co? To był mój plan. Zrobić. Kradniesz mi kontent? Dobrze. Co? Ja chcę, co ci... Przestań, poczekaj, Bert. Ej, skończyła mi się amunicja chyba. Oj. Totalnie się skończyła amunicja, Bert, to nieładnie. Dobrze, tak coś, komuś się skończyła amunicja. Bo on ma najwięcej punktów. Ła! Moi drodzy, tym sympatycznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa, pa, chyba. Bo czas antenowy się skończył, bo wy nie widzicie i nic nie mówicie.